Dobry wieczór, dziękuję. Dobry wieczór, Krakowie. Witam. Z takich ciekawostek, co u mnie ostatnio, to typiarka mnie zabrała na walentynki. To były takie walentynki niższej klasy średniej, czyli McDonald's, kino i Grycan. Wszystko do załatwienia w obrębie jednej galerii handlowej. I ja, niestety, ja przepraszam osoby w żakietach, jeśli są. Ja nie lubię tam o jakichś tam srańskach, kupach, ale no mi się zachciało dwójkę wtedy. I ja nie jestem fanem robienia dwójki w galerii, ale no musiałem pójść, więc idę. Patrzę, są dwie kabiny, wybieram jedną, siadam, rozpoczyna się proces i patrzę wtedy w dół i na lśniącej, błyszczącej podłodze widzę odbicie gościa, który siedzi kabinę obok i patrzy mi prosto w oczy. Rozumiecie to? To ja pierdolę. Atak paniki. Wstałem z brudną dupą, uciekłem stąd. No i druga akcja to kleszcz mnie ugryzł. Niestety byłem w lesie i mama mi go wyjęła, tego kleszcza, i zaniosła go na badania, tego kleszcza. Żeby sprawdzić, czy boleriozy nie ma, czy nie przenosi. I zdrowy kleszcz. Mówi, że już do roboty chce wracać, bo już w domu nie usiedzi. Tak jest. Bardzo miło mi być w Krakowie, super nagranko dzisiaj tego. Ja ostatnio mam taki lepszy czas, bo wcześniej miałem gorszy, na tyle, że w pewnym momencie zostałem mistrzem e-sportu w tą grę, co się skacze dinozaurem w przeglądarce, jak nie ma internetu. Byłem tam ostatnio. Ale ostatnio już trochę lepiej. Byłem we Francji, miałem występy dla najebanych Polaków, dla całego turnusu najebanych Polaków. Bardzo fajnie było, tylko to było źle logistycznie pomyślane trochę, bo ja miałem 3 występy pod rząd w tym samym miejscu i docelowo miało być tak, że publiczność się zmieni. Natomiast oni się w ogóle nie zmieniali. I ja im mówię, kochani Polacy, idźcie do domu, bo to już koniec, to ja już, to samo będzie. A oni za bardzo najebani. Za drugim razem jeszcze nie strzelili. Ale za trzecim już się zaczęło. Kurwa! Było! Słyszałem! Mówiłem, no. Ja też wstydu się za kolegę kiedyś najadywałem, jak właśnie siedziałem koło niego i on w pewnym momencie zawsze krzyczał: frajerze, ty! Ja to już słyszałem, kurwa! Było! Ja mówię do niego, Marek, no bo powtarzasz klasę, no to jak ma być? Przestań, weź się za naukę, będziesz miał nowy materiał. Tak jest, wspominałem o mojej mamie. Moja mama w porządku, kobitka, fajna. Ona tak, tylko nie miała łatwo w byciu matką, ona trochę nas zaniedbywała, po prawdzie. My gołodupce lataliśmy do szkoły, nic nie było, a na głodniaka czasami. Słuchajcie, ja to w ogóle nie miałem na czym pisać czasami. Była sytuacja, że ja po prostu w szkole nie miałem na czym pisać i szedłem do mamy, mówię, mamo kochana, ja nie mam na czym pisać, daj mi chociaż na zeszyt. A matka do mnie, kurwa, wypierdalaj, mówiłam, na zeszyt nie daję, bo ona sklepową też była i po prostu jej się myliło jeszcze czasem. Tak bywa, dziękuję. A moja mama, ona wie, taka rozrywkowa babka. Ona na przykład, jak wiecie, jak mnie tutaj, jak byłem mały, tak mnie łapała za pućki, nie? Tak tutaj. To nie mówiła wtedy pucio, pucio, tylko mówiła pucio, pucio, hands up in the air, skurwysynu, woohoo! Taka była. No rozrywkowa, ja to też od niej przejąłem. Ja to zawsze też robiłem takie psikusy, jak mój ulubiony, to jak samolot leciał, nie? To ja zawsze, kurwa, już mówię, ale będzie, draka. Mówię, słuchaj, patrzcie na to. Panie pilocie! Dziura w samolocie! A pilot wtedy, o kurwa, co? I lądowanie awaryjne. Matka musiała płacić odszkodowania w ogóle. Cały czas kręcałem tych pilotów. A no jeszcze jedna kwestia, że ona, moja mama mnie po porodzie nie karmiła ciążą. Moja matka jest po prostu, robi kolejne ciąże, żeby karmić młode następną. To jest dokładnie tak, jak Polacy z kredytami robią właśnie.
I wiecie, i ona po ciąży przestała mnie karmić piersią, bo ona wróciła do jointów od razu po porodzie. I mój stary mówi do niej, ty słuchaj, jak nie karmisz go piersią, to weź mu chociaż kup to mleko zastępcze, to Babylon 2. Moja matka. Babylon to iluzja, więc odrzuć ją, mówię ci, Maja Man. Ona tam takie też lubiła, taki matrysty. Tak, ja się przeprowadziłem ostatnio, moi drodzy, z czego jestem bardzo dumny, bo mieszkałem w takiej nie za dobrej dzielnicy wcześniej. Na tyle tak przykładowo sytuacja, dzień jak co dzień. Jadę sobie autobusem i upada mi telefon i typ go podniósł i chciał znaleźć. Ziomek, ty go nie znalazłeś, podniosłeś mi telefon. Okazało się, że w ogóle cały telefon jest znaleźny w tym wypadku, niestety. Teraz już tak lepiej, powiem wam. I to łatwo można jakby rozpoznać dobre osiedla, jak dużo gówniaków lata. Jak są kaszojady, tam popierdalają, młode małżeństwa. To widać, że takie bezpieczne osiedle. Ja mam obok siebie, jest przedszkole. Jest to niepubliczne przedszkole artystyczne Koala. Bo zauważmy teraz, wszystkie przedszkola są artystyczne. Albo jest plastyczne przedszkole, albo muzyczne. A ja się pytam, moi drodzy, a robota po tym jest? Nie ma pracy po tym. Koleżanki gówniak skończył to plastyczne Koala. Nie ma pracy w zawodzie, w Lidlu napierdala na kasie. Niestety. Wiecie, powinni zrobić jakieś porządne przedszkola techniczne na przykład. Przedszkole spawalnicze. I taki gówniak kończy i ma fach w ręku. Jest czym iść na rynek pracy. Tam wiecie, tam jest mnóstwo chętnych. Tam jest 15 bobasów na jeden leżak. Było w poprzednim semestrze z tego cechu. No i obok tego przedszkola jest, to pewnie macie taki przybytek gdzieś tu u was, pijalnia czekolady Wedla, wspaniała, to tam te gówniaki po przedszkolu chodzą, po zajęciach. Jezu, bardachy do 7 rano, to co oni robią? Napierdalają szoty gorzkiej, wedlowskiej oczywiście, całe jakieś burdy, ale zamykają podobno niedługo, bo jakieś były przypały ostatnio. Typiarce coś niestety ktoś dorzucił do czekotupki. Niestety były takie sytuacje. Tak. No ja mam nowych sąsiadów, też bardzo przyjemni, tacy młode, tak, młoda parka, taka energiczna, tacy jakby trochę frywolni, lubią też rozrywkę na żywo. Iwona i Łukasz? I oni są fajni, ja tak bardziej za Łukaszem, Iwony tak mniej lubię. Ja ciebie tak samo jak Iwona też. Iwona to, ja w ogóle mam problem trochę z imieniem Iwona, bo imię Iwona to brzmi trochę jakby wymyślił je typ, co chce córkę z domu wyrzucić i tak sobie przypomnę jeszcze coś na koniec. Tak. Iwon! Aj! Oddaj klucz. No to bardziej za Łukaszem jestem jednak. I ja im ostatnio pomagałem w ślubie, organizowali ślub. I ja pomagałem w cateringu, trochę tam chciałem pomóc i któregoś razu siedzimy sobie u nich na chacie i planujemy ślub. No i Iwona mówi, słuchajcie, kochani, musi być tak. Ja mówię, po pierwsze, orkiestra. No, że jest ten orkiestra, podstawa, bo ten DJ, kurwa, coś przyjdzie, popierdzi na przeproszeniu. 1000 weźmie pieniądze, gówno, a ta orkiestra to zabawa i się człowiek pobawi i tu instrumenty, i tu, świgoczego, super! Co ty myślisz o tym, Łukasz? A co Łukasz mówi? Słuchaj, Iwona, taka sprawa, bo ja poznałem inną osobę. Ja zakochałem się w innej osobie po prostu i ja nie chcę tego ślubu z tobą brać. No, na co Iwona troszeczkę rozczarowana mówi. Jak to kurwa, śmieciu jebany, co ty mi makaron na uszy 4 lata mi nawijasz? Że ty mnie kochasz, że ze mną chcesz dzieci, że resztę życia. Co ty mi mówisz, że ty chcesz budzić się każdego dnia koło mnie? Tak mi mówiłeś! A Łukasz tak. Kurde, no. No w sumie tak mówiłem. No dobra, przepraszam, okej. Okay. Wycofuję. Co tam? Orkiestra, dobra, okej, niech będzie. I piękny ślub, powiem wam szczerze. Potem niestety tam skończyła się sielanka, bo wyszła zdrada jednak ze strony Łukasza, o dziwo. I przyznał się,
On tak powiedział, wiecie, tak klasycznie jak z filmów zawsze, że tam przyznaje się zawsze romans, to po romansie zawsze jest przyznanie. Że, słuchaj, był romans, owszem, ale to już wszystko skończone. Wiadomo, mówi się już po zakończeniu, żeby nie zapeszyć, prawda? Bo to wiecie. Dwa ruchania, pochwalisz się, figa z tego będzie i głupio jest, nie? Ale szczerze, tak szczerze, to Iwona też nie była lepsza, bo ona, okazało się, że ona na studiach gdzieś tam dorabiała jako domina. Nie za fajnie, wiecie, seksualne tutaj jakieś BDSM-y innych typów dotykała. Łukasz trochę się wkurwił, a ona jeszcze paliła Janusz. To, o, ja myślałem, że to domina, że to z nimi te, w te klocki z oczkami, na weź, no i tak sobie mieszkam, nie, fajnie, kurde. Typiarka do mnie przyjeżdża czasami, tam, wiecie, sobie siedzimy, robimy aktywności. Mamy taką swoją grę związkową, bardzo autorską, fajną, polecam wszystkim Państwu. To jest gra tak zwana w agentów specjalnych. Polega na tym, zasady są takie, że wstajemy rano i ja mówię tak. Dzień dobry, siemano, co tam? Co chcesz na śniadanie? Ona mówi. Siema, może być jaśnica, odbiór. I to wygląda jak walkie-talkie, a my po prostu zatykamy mordy, bo nam jebie z rana strasznie. Polecam to, polecam tę grę bardzo. Ona może uratować małżeństwo, niejednokrotnie. Dziękuję, polecam, naprawdę. Są takie oddechy, które mogą zabić miłość. No i ten, fajnie tam sobie żyjemy, nie wiem, wiecie tam, ja to lubię trochę rozrywki wprowadzić, ja lubię rapsy zapuścić. Ostatnio taką fajną znalazłem taki kawałek Coco Puffs, gdzie tam taki kurde, taki gangsterski czarnoskóry, taki raper, wiecie, wjeżdża na ostro, tutaj kurwa, wszystko blink blink, I've got a Coco Puffs, nawija tam kokora do nohala, bu bu bu, super taki, wiecie, yeah. I moja typiarka się zaczyna bujać. A musicie wiedzieć, że moja typiarka nie toleruje kokainy, ani jak ja biorę kokainę, nie toleruje narkotyków. Ja mówię, ty Sylwuszka, podoba ci się kawałek Coco Puffs? Ona mówi, no fajny. Ja mówię, ty Sylwuszka, a wiesz, że to jest kawałek o kokainie? Ona tak, tak, a skąd wiesz, że to jest o kokainie pozytywnie? A ile słyszałaś kawałków rapowych o kokainie negatywnych? Słyszeliście jakieś? Ta sama sytuacja, wbija koleś, wychodzi z BMW, kurwa, tutaj wszędzie typiary, blink, blink, i nawija. O, mam stany lękowe, dzieciak, kurwa, straciłem całą rodzinę, nikt, o, zdoją mi się ode mnie odwrócili. I typiary trzęsą dupą na odwyku. Nie ma tak. Jest jeden tylko zasadniczy problem z moją typiarką i to jest dosyć duży problem, ponieważ ona jest bardzo atrakcyjną osobą. Jest dosyć obiektywnie ładną osobą. To jest niby fajne, ale dla mnie nie do końca, ponieważ ja, jakby wam to powiedzieć, nie jestem typem typa ładnej typiary. Wiecie, co mam na myśli? Tutaj ty jesteś typem typa ładnej typiary na przykład. Możesz pokazać się na chwilę, wstać? Tak. Proszę bardzo. Proszę o klaski dla kolegów. Czy muszę coś dodawać? No to jest kurwa, no to jest typ ładnej typiary. Nonszalacko siedzi, tu coś po angielsku napisane, pewnie coś agresywnego. Oczywiście tutaj wiadomo, testosteron uszkodził cebulki włosów, więc jest go dużo kurwa. Widać, że jak ktoś tam się do niej przyczepia, no przypierdolić umie jak zupa zasłona, przypierdolić umie do memlościanki za włosy. Nie, nie. No to jest typ ładnej typiary. Ty jesteś typ, to jest typowy typ ładnej typiary. Ja nie jestem tym typem w ogóle. Ja mam 1,70 m, ja mam nerwicę. Ja jestem tym typem, żeby wam mniej więcej opisać, to ja jestem tym typem, że na przykład, jak na przykład jest wieczór, piątek wieczór, 22, ze znajomymi jesteśmy, idziemy się jeszcze gdzieś dopić do tego. Tylko do kogo idziemy? No nie wiadomo, na przykład możemy do Adama. Adam ma PlayStation na chacie, to u Adama można w PlayStation pograć. Adrian ma ziółeczko zawsze, u Adrianka to można ziółko. No to u mnie można sobie zmierzyć ciśnienie. Ja jestem tym gościem. Mam 26 lat i kupiłem sobie na urodziny ciśnieniowy.
Ja biorę masę leków, wpierdalam. I to nie jakichś fajnych leków. Nie jakichś, wiecie, że tam jak Dr. House wykrada Vicodin, kurwa, o, aplikuje tutaj, se zszywa nogę, siada na motor, tutaj płaszcz mu powiewa. Jego znajomi mówią, o nie, on jest uzależniony. On mówi, wypierdalacz, sarkastyczna uwaga. Nie, nie. Ja espumisan biorę. To nie jest... Espumisan to nie jest fajny lek, seksowny lek poetów. Espumisanu się nie bierze, wiecie, na imprezkach, że tam napierdala te gniawa, czy się stoicie, tutaj jakaś laska w bikini stoi, robi tak, bierze espumisan se na język, idziecie z nią w ślimaka, przejmujecie językiem espumisan, tutaj już napoleonki wpierdalacie i dalej, to tak nie wygląda. Ja to jestem bardziej, wiecie, a to taki pizda jestem trochę, nie? Ja to taki bardziej... Byłem ostatnio u tego, u barbera. To jest ten taki fryzjer, jak się ma małego pidola, to tam się chodzi. Dla mnie zbyt samczo tam jest, nie? Dla mnie, ja wchodzę, tu już whisky leją, leżakowana, kurwa, w beczce po Harley Davidson. Tu Harley Davidson, wszędzie, bo rozklejadę. Cały czas leci Kaja testosteron, non-stop, cały czas. Typiary na recepcji z takimi kutasami świecącymi, jak na wieczorze panieńskim. No po prostu strasznie podchodzi, wiecie, ten do mnie ten drwal, który będzie mi obcinał włosy. Tutaj broda, no to trzyma, Łukasz, puu! Jezus Maria, panie Łukaszu, tutaj coś ma pan na brodzie. Kurwa, to jest jogurt Pacoma Man, pizdo! Co ty, kurwa, wiesz, siadaj! I psika mi włosy jedwabnym olejkiem arganowym, ale z butelki po Jacku Danielsie. To jest dalej bardzo męskie. Dalej jesteśmy wikingami. Lechi. No nie nadaje się na typu ładnej typiary, bo wiecie, jakby typy obcinają ją przy mnie. To jest ten. Typy wysyłają jej zdjęcia pindoli na przykład. Dostaję regularnie zdjęcia kutasów od Polaków. No tak. Amerykanie wysłali człowieka na księżyc, Polacy wysyłają kutasy mojej dziewczynie, to jest różnica. No ostatnio mi tam, wiecie, relacjonowała, jak w pracy typek ją podrywał. Do byłej pracy, ona tam już nie pracuje niestety, ponieważ została zwolniona w XXI wieku, moi drodzy. W Polsce za poglądy. Tak jest, bo ona pracowała w butiku i miała przyjęcie towaru. I ona powiedziała, że w Wielkim Poście nie bierze udziału w przyjęciu. Niestety, została wyrzucona w XXI wieku w Polsce za pogląd. No i tam opowiada mi, że jakiś typek w pracy jest taki, jakieś takie teksty rzuca, podrywa ją, cholewki smali, tu za dupsko klepie, jakieś takie spódnice jakieś zaglądają. Ja już tak mówię, Jezus Maria, ja nie mogę tego słuchać. Tak już, biorę kurtkę, mówię, idę do wyjścia. I ona wtedy mówi do mnie, zaraz, czekaj! Nie idź! Nie rób nic głupiego! Zabijesz go! Miło mi się zrobiło, wiecie, że ona uważa, że jestem w stanie kogokolwiek skrzywdzić. I poszedłem puścić minilotka, tak jak planowałem do początku. Dziękuję. Jak się żyje? No, też mi kazała iść na siłownię, kupiłem karnet, świetny pomysł. I każe mi chodzić i ja chodzę tam i zgłaszam brak stroju i siedzę sobie. 45 minut, bardzo polecam. To jest jakieś rozwiązanie. I jest jeszcze jedna rzecz, która jest zasadniczo problemem z moją typiarką. Mianowicie taka, że ona mocno jest za legalizowaniem związku. Jest mocno za legalem. Chodzi i krzyczy, poznawać, tworzyć relacje, zalegalizować! Cały czas jest zalegalem mocno. Ja tak mniej trochę, ale też musicie zrozumieć jakby kontekst, background kulturowy. Ja pochodzę i ona też, pochodzimy ze wschodu Polski. Tam to jest trochę inna polityka. U nas to ślub w wieku 20 lat to jest jak założenie firmy. Po prostu to jest to, do czego ludzie dążą. Ja znam ludzi, którzy wzięli kredyt na ślub i wesele. Rozumiemy się.
wzięli kredyt na ślub, bo to jest świetna inwestycja. To od razu zwraca ci się po dwóch miesiącach. A jak nie spłacisz, to komornik ci tam wjeżdża na... Zajmuje ci żonę, wjeżdża na sakrament, kurwa. Zbindowany sakrament, taczką wywożą, nie ma. No, bo moja typiarka to wiecie, no taka typowa ze wschodu dziewczyna, co? Marzy o białej sukni, Donalda Tuska nienawidzi i wiecie, co rano ma taki rytuał, że tam w warkoczu klęka, odsłania ołtarzyk i mówi: pani, proszę, daj mi za męża pana Skrzetuckiego, daj mi za męża pana Skrzetuckiego, a zbaw mnie od bokuna. I potem robi rzęsy, zakłada żakiet, idzie do pracy, to jest tak robi cały czas. Ja jakby wiecie, ja też jakby nie mogę się z nią ożenić, bo ja byłem nierozważny kiedyś wziąć ślub, który nie został w świetle prawa unieważniony, więc nie mogę prawnie wejść w następny. Zresztą to było dosyć dawno temu, ja nie wiem, gdzie ta kobieta teraz jest w ogóle. Bo to był w ogóle ślub kolonijny, myśmy na koloniach, żeby się hajtnęli, to... Nie polecam, panowie, nie polecam, to... Drugiego dnia kolonii, to za wcześnie, jeszcze myśmy się nie wyszaleli w ogóle, wiecie. A po ślubie kobieta głowa zaczęła boleć, tam roztyła się, to starzy po nią przyjechali. Nie polecam, nie polecam. No, ja się w ogóle zastanawiam, czy jak masz psa, to nie, i oddasz go do adopcji i potem go widzisz na mieście z innym właścicielem, to czy jest niezręczny trochę? Czy jest jakaś taka dziwna rozmowa? Ja niestety raz musiałem oddać psa do adopcji, niestety, ponieważ okazał się być nielojalnym skurwysynem, tak jest. Otóż wychodził gdzieś, wiecie, na podwórko, niby sikać, a tu figa, nakryłem go, jak, tak, ruchał nogę sąsiada, niestety. Zdradził mnie z nogą sąsiada i jeszcze na mnie zwala, że o, bo ciebie zawsze noga boli. Ja mówię, kurwa, no boli mnie, no po treningu człowiek wraca. No też, przestałem oglądać telewizję ostatnio, bo już za dużo, moi drodzy. Przekonałem się, że za dużo jest telewizji w moim życiu, jak oglądałem tę ostatnią głośną reklamę sieci burgerów McDonald's, w której wystąpiło ostatnio Katarzyna Zielińska i Tomasz Karolak. Cudowna produkcja, polecam. To była ta kampania, wiecie, że przychodzą ci klienci do małych burgerowni i mówią: o, ale jemy burgery z małych burgerowni rzemieślniczych, om, niom, 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 oj, 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 ale dobre burgery. A chuja tam, oni nie wiedzą, że to są burgery z McDonald's. I wiesz, jakiś tam te pięciu łysych: zostaliście oszukani, to z McDonald's. Oni: jak to z McDonald's, takie dobre, kurwa, koniec. I tam było napisane, w ogóle na początku tej reklamy: to jest prawdziwy eksperyment, tu nie ma żadnych aktorów, to są prawdziwi klienci McDonald's. I ja tak patrzę na pierwszego i mówię: no kurwa, tak, no przecież to jest koleś z Lombard, życie pod zas. No co ty, kurwa? I tak za chwilę myślę sobie: kurwa, dlaczego ja to wiem? Jezus Maria, ale jestem śmieciem. Przestałem to oglądać. I trochę też nie ukrywam ze względu na to, że Norbi wrócił ze zdwojoną siłą. Bo on wcześniej prowadził Jaka to Melodia, teraz się zamienił z tym Śliskim drugim i prowadzi Koło Fortuny. Ja bardzo marzę, żeby zobaczyć Norbiego w odświeżonej szansie na sukces, jako tego gościa specjalnego, że śpiewają jego piosenki. Że wiecie, Arturo, że przychodzi typiarka zestresowana, Norbi oczywiście tam... na kanapie ze swoim zespołem, czyli jakimś typem, kurwa, w obtartych dżinsach, co puszcza z minidisku jakieś tam rzeczy. No i typ Artur Orzech losuje piosenkę. Numer 3, Norbi, no dobrze, numer 3. O, no, trudny utwór. Kobiety są gorące. Typiarka: o, miałam nadzieję, że nie trafię na to, oj, oj, oj. Dobra, śpiewa i to jest koniec programu, bo Norbi ma tylko jedną piosenkę. Chciałbym to zobaczyć. Odcinek trwa 5 minut. To jest coś wspaniałego. No i też trochę się zraziłem, bo w Milionerach też byłem i wiecie, tam dostałem się do tego, bo tam są najpierw eliminacje i potem jak wygrywasz, to Hubert normalnie podchodzi, zaprasza cię do gry i ja, kurwa, się dostałem
I chciałem normalnie, mówię, super, chciałem mu podać rękę. A ten mi nie podał i jeszcze mnie zjebał, że nie podaje się ręki przez próg gwarantowany 1000 zł. No nieważne, nie, ale teraz wiecie, trochę już odbijam, trochę zagłębiłem się w internet z powrotem, czyli wracam do macierzy. Odświeżyłem sobie tutaj waszego lokalnego artystę, mojego ulubionego, czyli pana Gracjana Rostockiego. Cudeńko, Gracjana bardzo szanuję, mam taką teorię, że jeśli kiedykolwiek dałeś Gracjanowi łapkę w dół, to jesteś złym człowiekiem, koniec kropka. Super gościu, czy może ktoś kojarzy Gracjana? Bym poprosił o klas delikatny. Sporo osób. No jest ten koleś taki w blond włosach, co kupię piosenkę też. Bardzo, bardzo odkryłem ostatnio program Gotuj z Gracjanem, autorski program Gracjana, którym odpowiada za wszystko oczywiście, więc wjeżdża z czołówką. Gotuj, gotuj z Gracjanem, z Gracjanem, z Gracjanem, gotowanie wielkim fanem, o tak! No i tam, to jest moje czołówki. Od razu mówię, możecie pominąć odcinki wszystkie, ale obejrzyjcie o frytkach, bo o frytkach jest najlepszy. I Gracjan oczywiście mówi, dzisiaj zrobię frytki. Frytki, 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 frytki. I Gracjan mówi, co będzie potrzebował do frytek. Uwaga. Do frytek będę potrzebował frytki już takie kupione, zamrożone w sklepie. I robi te frytki. 15 minut wchodzi. Rewelacja. Niesamowity jest Gracjan. Ja go bardzo szanuję, wiecie, bo on jest jeszcze z tego pokolenia tych starszych, kurde, prawdziwych youtuberów, zajawkowiczów, a nie tych śmieciuchów teraz. Też śliskich, co obciągnął za subskrypcję. Lubię Gracjana. Najbardziej nie lubię to, że tą jego cechę, że on, wiecie, zawsze musi zaśpiewać to, co robi. On nie może po prostu zrobić aktywności bez zaśpiewania. To jest kurwa dla frajerów. No. Gracjan zawsze jest. Teraz muszę pokroić cebulę. Cebulę, cebulę, cebulę. Teraz muszę włożyć to do mikrofalówki. Mikrofala, mikrofala. Super to jest, rewelacja. Fajne, ale musi mu pewnie też przeszkadzać w życiu czasami ten nawyk. Jak, nie wiem, na przykład policja go szuka. Wiecie, przeszukują mu mieszkanie. Kurwa, już pół godziny przeszukania, no nie ma go nigdzie. Już mówią, dobra, koniec, wycofujemy się, nie ma go. Wtedy słyszą takie cichutkie. Piwnica, piwnica, w piwnicy mokro jest. Och, jak tu śnie, mokro jest. Mamy go. Co chcesz na śniadanie? Fytki, 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 fytki. Super. Gracjana szanuję bardzo. Natomiast kogo nie szanuję? To oczywiście Zbigniewa Ziobry, tego śmiecie. Nie, przepraszam. Przepraszam. Ja tak zapominam czasami. Czasami zbaczam z materiału niepotrzebnie. Nie szanuję tych... Ja wiem, że tu opinie są czasami podzielone. Nic nie szkodzi, bo to... Może tak być w demokratycznym kraju, że nie ma problemu. Chodzi mi o tych ludzi, co lubią pranki na YouTubie. Te uliczne pranki, że są wkręcani ludzie. Nie lubię tego, bo to zwykle opiera się na dopierdalaniu słabszym i robieniu niezręcznych sytuacji. Zawsze dostają po dupie ludzie z usług zwykle, bo oni są zawsze na posterunku, zawsze w zasięgu ciosu, zawsze zarabiają 1500, więc to ci zrobią, kurwa, naślą ci gangusów na ciebie. Ostatnio tam był jakiś czas temu taki trend, że zamawianie w McDrive'ie piosenką, że były jakieś tam, wiecie, o, siemanko, dzisiaj zamówię McDrive w nietypowy sposób i podjeżdża do tego McDrive'a. Dzień dobry, ja chciałem zamówić w taki nietypowy sposób. I typiarka w okienku już nie może się doczekać. Już, bo wiecie, już jej się znudziło te normalne, zrozumiałe zamówienia. Chuj. Więc kolej zaczyna. Przyjechałem głodny do was, bo tutaj można dobrze zjeść. Jedzenie tu macie świeże, więc kurczaczków poproszę 6 przez te frytki. I wyobraźcie sobie teraz, że jesteście tu typiarką. Że stoicie 4 godzinę, kurwa. Uśmiechacie się do idiotów.
stoicie z przodu, wam daje mróz z dworu. Z tyłu po prostu piece, cały list poceni, sfrustrowani, kurwa, śmierdzicie olejem. W czapce stoją, w której nikt nie powinien chodzić, to już jest po pierwszej komunii świętej, nikt nie powinien tego zakładać. Kurwieni, i teraz jeszcze musicie odkodowywać to skrzeczące zamówienie, zaklęte w jakiś rap albo disco polo i uśmiechać się jeszcze bardziej niż zwykle, no bo to idzie na YouTube'a przecież, a my jesteśmy wyluzowaną firmą, a jak nie, to wypierdalasz to, prawda? Podjeżdża jakiś koleś, poproszę jeden hamburger, bo na trawie dzisiaj nie... Wypierdala, nie róbcie tego, przepraszam, ale nie róbcie tego, to jest mój dzisiejszy apel, jeśli mogę. Dajcie spokój ludziom z usług. Dajcie im spokój. Zostawcie, niech oni sobie robią. To są styrani ludzie, których pracę należy szanować. I uwierzcie mi, bo ja byłem człowiekiem z usług. To nie są, wiecie, zblazowani ludzie, którzy idą do pracy i tak mówią, och, mam nadzieję, że jakiś najebus mnie zaskoczy na nocnej zmianie dzisiaj, bo aż po prostu już mi się nudzi. Ostatnio cytowano mi dzieło Masłowskiej, lej kurwa te kole, bo silnemu chce się pić. Wyobraźcie sobie, że siedzicie w robocie, nie? 8 godzina, już tak zaraz do domku, już tak, no. I dzwoni telefon, odbieracie. Halo? Dobry, ja bym chciał tak nietypowo zamówić, już chwileczkę, proszę. Daj bit! Poproszę jedną karetkę, mój wujek ma wylew. Fajnie gdyby była tutaj za chwilę. Ups! Spada puls, uff, koła w ruch. Jaki adres? Warszawa. Ursynów, skurwysynów, wujek to J do A do N, Hawrylu. I typiarka, a super, już wysyłam karetkę. Tylko, przepraszam, adres jeszcze raz zapomniałem. Nie usłyszałam. A to jeszcze raz całą piosenkę, przepraszam. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję dzisiaj za uwagę, byliście bardzo mili, dziękuję tobie, dziękuję wam za uwagę. Bawcie się dobrze, ja nazywam się Cezary Pontewski, dziękuję, elo!